Siemanko, siemeczki, witajcie na moim kanale, w pierwszym odcinku mojej serii z takimi ciekawostkami typu jakimiś, jak dzisiaj jest, typu top 20, top 10 i dzisiaj mamy top 20 najgłupszych praw. Okej, zaczynamy. 1. W amerykańskim stanie Ohio zabronione jest upijanie się do nieprzytomności. 2. W Wielkiej Brytanii naklejanie znaczka przedstawiającego królową lub króla do góry nogami jest aktem zdrady. 3. W Wiktorii w Australii noszenie różowych shortów w niedzielę po południu jest uważane za obraźliwe. 4. Na Florydzie niezamężne kobiety mają zakaz skoków ze spadochronem w niedzielę. 5. W Anglii kierowcy czarnych taksówek muszą pytać wszystkich pasażerów, czy są chorzy na ospę lub dżumę. 6. W Chinach nie można ratować osób topiących się, ponieważ ignoruje się wtedy w ich przeznaczenie. 7. W Szwajcarii po godzinie 22 mężczyźni nie mogą oddawać moczu na stojąco. 8. W Kalifornii nielegalne jest stosowanie pułapek na myszy bez odpowiedniej licencji. 9. W mieście Joliet w stanie Illinois kobieta może zostać aresztowana za przymierzanie więcej niż 6 sukienek w jednym sklepie. 10. W Wielkiej Brytanii każda osoba złapana na rozbiciu spiczastego końca ugotowanego jajka może być skazana na spędzenie 24 godzin w wiejskich dybach. Teraz dalej. Czekajcie chwilę, bo tu mam... 11. We Francji zabronione jest nadawanie świnom imienia Napoleon. 12. W Mediolanie istnieje prawny wymóg ciągłego uśmiechania się, wyłączając pogrzeby oraz wizytę w szpitalu. 13. W amerykańskim stanie Kentucky zabrania się noszenia ukrytej broni o długości więcej niż 1,8 metra. 14. W Francji zabronione jest całowanie się w pociągach, natomiast w Grecji mężczyzna całujący kobietę może zostać skazany na karę śmierci. 15. W Anglii chłopiec mający mniej niż 10 lat nie może patrzeć na gołego manekina sklepowego. 16. W Pekinie można dostać mandat za zatrzymanie się przed pasami, żeby przechodzień mógł przejść na drugą stronę ulicy. 17. W amerykańskim stanie Alabama wysmarkiwanie nosa na wietrze jest niezgodne z prawem. 18. W Chester w Wielkiej Brytanii można strzelać do walijczyków z łuku, jeżeli zdarzenie ma miejsce w mieście po północy. 19. W stanie Alabama zabrania się prowadzenia pojazdów w opasce na oczy. 20. W amerykańskim stanie Vermont kobiety muszą uzyskać pozwolenie męża na noszenie sztucznej szczęki. To tyle, jeżeli odcinek Wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i zasubskrybować mój kanał. A teraz na razie do następnego odcinka. Piona!